Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną pasty od Evocar. Dostałem 3 sztunie. Bawiłem się już wstępnie. Tą też się bawiłem i tą się bawiłem. Także no, co nieco już wiem, ale tutaj chciałbym pokazać na manieczku, jak się nimi pracuje. Bawiłem się nimi bardzo krótko, o tak może powiem. To nie jest tak, że ja już znam te pasty. Tak jak widziałeś, rysy, no jest trochę bałagan. Ciężko pokazać, jest to na białym lakierze. I standardowo, kurczę, jeżeli chodzi o grubość lakieru, 220, 40, 200, ha, szpachla. Szpachla. Wróć. 170, czaisz? Co jest grane i co jest lepsze, że im bliżej, zobacz teraz tu, 90, stówka, no, ten panel tylko chyba nie był malowany, prawdopodobnie, także było cięte na pewno, na tym aucie już lakier był cięty, to nie ma tematu, no, znowu jedziemy na czuja, 420, no dobra, wyłączam, od czego zacznę? Słuchaj, zacznę od tego panela. Malutka maszynka, oczywiście Heckman, ta jest mini 800 chyba 2, z tego co pamiętam. Pięknie i futerko Like Country, fantastyczne, mięciutkie, można powiedzieć idealne. Dobra, przedmucham je troszeczkę.
Okej. Okay. Ale je wytarmosiłem pięknie, co? No i co? Tu jest ono jedna etapówka. A, to później o niej. Pojedziemy teraz Heavy Cut. Tu mamy tak. Cięcie 10 na 10, połysk 7 na 10. Puh. I jest napisane, że to jest niemiecka pasta. No i dobra, no okej, niech będzie. Raz, dwa, trzy takie groszeczki. Aparat jeszcze, słuchaj, włączę, żeby nie było. Poczekaj. Niech sobie nagrywa. Okej. Niech sobie nagrywa. I jedziemy. Oj, tak. Będę chciał zaatakować oczywiście cały ten panel pastą. Tutaj jednorazowo, żeby nie było. Nie będę go dzielił, bez sensu. Jest mały element. Tak naprawdę mógłbym wyciągnąć jeszcze ten plastik, ale tam rzeźby jest tyle, że sobie odpuściłem. No dobra. I lecimy. Dwójeczka. Słuchaj, prawie że wypracowałem ją, zaraz ci powiem, do końca. Prawie że do końca. Zaraz wezmę sobie latarkę i powiem ci, jak sytuacja wygląda. Fajnie się nią pracuje. Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Tak, praktycznie, słuchaj, do zera. Jak wycięło? No nie tak, jakbym chciał. Dużo rys zostało. Trzeba będzie powtórzyć. Myślę, że może wezmę inne futerko. Tu troszeczkę pasty zostało. Dobra. Słuchaj, wymyję. Zobaczymy, co się urodziło. No i wymywanie. Pasty, jak to wygląda? Sprawdźmy. Ładnie odparowuje. Nie wiem, ty pewnie nie widzisz. No ja widzę, co jest 5. Tak, tu jeszcze coś zostało. Ale to ładnie odparowuje. Tu jeszcze coś zostało. No temperatury już niestety nie są fantastyczne. Okej. Kurczę, z taśmy poleciało. Dobra, jeszcze jedno wymycie. Odrobinkę zostało. Tam, tarararam, tam, tadadam. O, dobra. Teraz przedmucham. Okej, okay, muszę sobie przynieść jeszcze pistolecik właśnie do przedmuchiwania. Będzie zdecydowanie lepiej. No dobra, co my tu mamy? No słuchaj, szału nie ma, niestety. Szału nie ma. Wezmę aparat i zaraz ci pokażę. Słuchaj, połowicznie wycięło, tak jak było widać, no zdjęło coś rys, to nie ma tematu, ale to nie jest to, co bym chciał, kurczę, no niestety, kurczę, liczyłem na więcej. Dobra, nieważne, zmienię futro, zobaczymy, jak się polubi z Brightem.
Zdecydowanie przyjemniej pracowało mi się na tym futrze. Jeżeli chodzi... Tak. I jakoś lepiej oddaje tą pastę niż tamto futerko. Z tamtym się pasta nie polubiła. Teraz tak. Odwracam mikrofibrę, bo przedtem już było zbierane. I zobaczymy, co tym razem się urodziło. Moim zdaniem powinno być dobrze, bo czułem, jak to futro mi fajnie gryzie. Lakierek ładnie szedł, naprawdę równiutko. Na tamtym futrze jakiejś tej pasty nie czułem, tak kurczę dziwnie. I żeby nie było, zrobiłem tak samo z przejazdami, jak przy tamtym futerku. Czyli rozprowadzenie na dwójeczce, cięcie na trójeczce, dwa przejazdy i taki, można powiedzieć, finisz, zwolniłem znowu na dwójeczkę. I to było wszystko, jeżeli chodzi o cięcie. Okej, mikrofibra, może jeszcze jej starczy. Muszę pójść po K2 klinet, bo mi się kończy, czuję. Końcóweczka. A tego nie może braknąć. Wymywacza musi być dużo. Bardzo dużo. O. I tutaj czuję, że już prawdopodobnie hologramik może być. Ze względu na to, że to futerko jest agresywne. Chyba, że kurczę, znowu nie wycięło. To będę wkurzony. Zmienię pastę i sobie odpuszczę. Tak zrobimy oczywiście. Dobra, jeszcze jedno podejście, jeżeli chodzi o wymycie. Już widzę, że prawdopodobnie jest mniej rys pod tą lampą. Tu mi troszeczkę narobiło bałaganu. Ale to przez to, że mi maszynę, kurczę, tu jest taki róg, to jest moja wina, moja. Za mocno docisnąłem. To nie jest tak, że to jest wina pasty czy futerka. To moja, tylko i wyłącznie moja wina. O, kurczę, jak to zabrzmiało. Jakbym w kościele, kurczę, był. Ja. A co lepsze, jestem ateistą, kurczę. Tak, bałagan niesamowity. Tu, na rantach, gdzie jest futro, nie stało na całości, nie pokrywało całości, bałagan jest. Ale tu, no, teraz mamy bałaganik odpowiedni. Agresywna flądra. Zaraz zobaczymy. Tak. Tu już było za ostro. Zdecydowanie. Czyli na tamtym padzie zdecydowanie lepiej. Tutaj już siekiera, nawet nie patrzę, słuchaj, bo widzę, jaki jest burdel. Tak, pasta zdecydowanie jednak na tamtym futrze, widzisz, było przyjemniej. No dobra, słuchaj, nie będę cię męczył. Nie ma tematu. Teraz wjeżdżam z czymś, żeby to zniwelować. O, może wezmę tą dwójeczkę właśnie. Nią pojadę. O, zobaczymy, właśnie. Wezmę tą one-stepową, zobaczymy, jak się zachowa na tamtym padzie. Zresztą pokażę ci, ile przybyło rys. Takich drobniejszych, kurczę, kulistych, ze względu na moc futra. No nie potrafię ci, kurde, tego pokazać, no nie da rady na tym białym lakierze, ale uwierz mi, jest mnóstwo drobnych takich rysek, ewidentnie od futra. Teraz co zrobię? Wezmę pada ADBL-a żółtego i pojadę z pastą one-stepową i oczywiście też wrzucę to w aparacie, żeby nie przedłużać, bo nie ma sensu.
Słuchaj, na dzień dobry sprawa wygląda tak. ADBL po raz kolejny pokazał, że jest zajebistym padem. Kurczę, no nie ma pasty, która nie robi roboty z tym padem, naprawdę. Ładnie wycięło. Zostały takie naprawdę już grube sznyty. Pięknie wybrało, można powiedzieć, te pośrednie rysy po futrze. Rewelacja. Hologram został tylko tu. No, obły, wiadomo. Obły, błotnik tutaj i pad, no niestety, no ciężko jest tak, żeby złapać idealnie. Tutaj perfekcyjnie. Niestety w latarce tego się nie da pokazać. Teraz tak, co mnie wkurza w paście cuttingowej? Pyli, zajebiście, naprawdę. I to już wcześniej nią pracowałem. Co byś nie robił? Pył. Naprawdę pyli, zajebiście. Ta znowu na przykład na miękkim lakierze robiła mi trochę większy bałagan niż ta, ale to jest kwestia dopasowania, wiadomo, futra, gąbki. Osobiście, kurczę, tak naprawdę ta fajniej tnie, ale przez to pylenie to mi szlak trafia. Naprawdę, będę miał całe auto do ogarnięcia. Naprawdę pyli. I to jest nie tylko moje zdanie, bo jest osoba, która do mnie dzwoniła. Mówi, czy bawiłem się tymi pastami, ja mówię, coś tam ogarniałem. Mówi, no zajebiście pyli. No i zajebiście pyli. I tutaj ma rację. Teraz tak, przechodzę tutaj do tego panela i tutaj, słuchaj, będę chciał pojechać z ADBL-em one-stepowym lub ewentualnie żółtym polishingowym, bo być może, że lepszym połączeniem będzie właśnie ta one-stepówka z padem niż heavy cut na przykład z futrem lub na przykład heavy cut też może być lepszym połączeniem z padem. Dobra, słuchaj, ja zakładam tutaj gąbeczkę i będziemy lecieć. Mam jeszcze pastę? Mały film jest. Dobra, tyle. Zobaczymy, co teraz wyniknie z tego. No jest jeszcze, zobaczmy. Tak, jest film pasty. Mogłem jeszcze raz przejechać, ale zobaczymy, na ile wytnie. Może nie będzie potrzebny jeszcze dodatkowy przejazd, bo mógłbym jeszcze raz teraz właśnie dwójeczką przejechać i aparat wyłączę. Momencik, nie ma sensu, żeby teraz nagrywał. Nagrał tylko przejazd. Nie ma sensu, żeby dłużej jechać, bo możliwe, że to wystarczy. Zobaczymy. Dobra, teraz tak, zbieranie pasty. Tę mikrofibrę sobie już też odpuszczę. Biorę taką żółciutką, fajniutką. O nie, ta jest za miękka. To będzie do finiszu. Tę biorę. I zbieramy. Zbieranie pasty. Spoko. Nie jest źle. Zaraz zobaczymy, jak, na ile się... No i tu czuję, że to może być strzał, może i w dyszkę. No tak, na sucho dobrze się ją zbiera, nie powiem, bez płynu inspekcyjnego. Tu jeszcze mamy sito. Okej, druga strona. Okej. No dobrze. Tu na pewno zaciągnie z papieru trochę. Teraz tak, to oddaję i wymywamy pastę. Zobaczymy teraz, czy będzie bardzo zaciągać. Tam miałem problem, jeżeli chodzi o tą one stepową, z tego względu, że ta taśma, mogę ją od razu odkleić z tej euforii, bo chcę to zrobić szybko, żeby mieć temat z głowy, bo tak jak mówiłem, czas to pieniądz, a czasami się go nie ma. Bo mam, kurczę, napięty plan jak bycze rogi. Okej. Zobaczmy. Dobra. Sprężone powietrze. I dmuchajmy. Latarka. Super, mogłem dodatkowy przejazd zrobić. Rewelacja. A nie. Na tym lakierze, na chwilę obecną,
One stepik, kurde, jak trzeba. No, słuchaj, no... Wiesz co, pokażę ci to w GoPro. I już wiem, że jeżeli miałbym brać do cięcia pastę, brałbym tę. Z tego względu, że nie pyli, a na dobrym padzie potrafi zrobić mega robotę. One stepik marzenie, można powiedzieć. Zaraz zobaczymy, ile będzie hologramów. Ale z tego, co widzę, to bez holsów. Więc no, jeden etap. Dobra, słuchaj, biorę aparat i postaram, czy może inaczej, postaram ci się w GoPro to pokazać, bo aparat to, kurczę, mnie drażni i nie chcę tego pokazać tak, jak ja to widzę. Nie wiem, jak to widziałeś, słuchaj, no niestety, ale kurczę, aparat GoPro coś tam pokazało. Ja powiem ci, co ja widzę, no kurczę, teraz tak, idealnie. Zostały takie, kurczę, drobniejsze, grube rysy. Ideolo, tutaj mamy sito, tu jest perfekcyjnie, tu w tym miejscu tylko pojawił się holz, tu gdzie skończyłem. Zawinąłem jakoś nieładnie, tu, w tym miejscu. Poza tym, bez hologramu. I co? No co, no przecież nie będę się katował tutaj futrem. Teraz tak, jeżeli chodzi o tę pastę, jest w miarę agresywna, ale pyli niesamowicie i dla mnie, no nie ma miejsca, nie ma racji bytu, no kurde, tak samo jechałem, widzisz, szwagra pastami, to była poezja, siła cięcia tam do wykończenia to jest przepaść, jeżeli chodzi o tę pastę, ta leży i kwiczy, w ogóle mi... Nie sprawdziła się na tym lakierze. Ta robi robotę. Naprawdę robi robotę. Odpowiedni pad tutaj z tym padem zagrało to cudownie. I teraz tak, polecę cały panel właśnie tą kombinacją i tą kombinacją, bo tutaj wyżej będę zmuszony jechać tą mniejszą maszyną. I widzimy się, słuchaj, przy finiszu. Teraz tak, słuchaj, przejechałem tutaj ponownie właśnie tym zestawem, o którym wcześniej mówiłem i słuchaj, no zdecydowanie, bo u góry wiadomo jest troszeczkę mniej rys, tutaj zostało tego trochę więcej, ale też jest luksusowo, bez hologramów. Jest naprawdę do przyjęcia. O, zresztą widzisz to, nie? O, jak znika. Pomimo, że jest prześwietlone. Tutaj to jest burdel po prostu. Wiesz co zrobię? Bo sobie przygotowałem sobie futrowe woksy. Chcę zobaczyć, jak tutaj na tym największym bałaganie poradzi sobie z futerkiem. Oczywiście włączę to w przyspieszeniu i za chwilę się słyszymy. Słuchaj, co się okazało, wcale z futrem nie jest lepiej. Polubił się z tym padem one-stepem. W ogóle zauważyłem, że te pasty lubią... Nie lubią futer. Nie wiem dlaczego. Nie lubią futerka. Może ja coś źle robię? Kurde, może na Dual Action byłoby lepiej? Ale słuchaj, patrzę teraz, jak to wygląda. No wymywanie tej pasty też nie jest jakieś cudowne. I słuchaj, tu jest odrobinę lepiej. Ja nie mówię, że jest przepaść, ale... Kurczę, no w sumie to podobny level i na gąbce mi się troszeczkę lepiej prowadziła, naprawdę. Także kurczę, osobiście jakbym miał nimi pracować, to chyba raczej na gąbkach.
Okej, okay, słuchaj teraz tak. Tak jak widziałeś, delikatny, tutaj teraz tak, przy mocnym dociśnięciu właśnie tego pada jest delikatny holst. Tu, gdzie nie dociskałem, ewidentnie jest go mniej. Jeżeli chodzi o tą pastę, no wymywanie nie jest cudowne. Tu już próbowałem różnych rzeczy, słuchaj, masakra, naprawdę. Wymycie tego to po prostu graniczy z cudem. Pasta z tym padem fajnie, one stepika robi pięknie, naprawdę bez hologramów. Jeżeli chodzi o cięcie, jest takie pośrednie. Więc zdecydowanie tamta na pewno typowo cuttingowa lepiej wycina. Tak naprawdę, kurczę, jakoś mi te pasty, kurczę, no nie jest to, żebym jakoś tak się ekscytował na maksa, bo no ciężkie są. Tak naprawdę takie dziwne są przy współpracy. Tak ani pałą, ani kijem. Wziąłem, kurczę, pastę od szwagra i poszło to cudownie. A tutaj, kurczę, nie wiem, o co chodzi, jakoś tak, jak dam za dużo, to trochę chlapnie. Jak dasz za mało, to znowu trochę pyli. I tak ani pałą, ani kijem. Teraz wezmę sobie pastę szwagra, wezmę sobie futerko i postaram się usunąć, bo tu mam taki burdel, no taki rysiek, ktoś tu się pastwił. Zobaczę, jaka jest różnica, a czuję, że będzie kolosalna. Jakby ci to zobrazować, słuchaj, no kurczę, wykończenie do cięcia, pasta szwagra miażdży wokar po prostu, tak wciąga je kurwa nosem, kurczą. W ogóle to jest przepaść, no to w ogóle nie ma o czym gadać, no. To były takie grubasy, gdzie ktoś się pastwił nad rysą i słuchaj, tamta pasta i one stepowa, no nie dały rady, no. W ogóle praca, wymywanie, no przepaść. Tak naprawdę ja sobie już odpuszczam tego Evokara, jeżeli chodzi tutaj o cięcie. Wjeżdżam ze szwagra pastą, robię to, co mam zrobić, bo no. A czyli tutaj fajny one stepik. One stepik, jeżeli chodzi o one stepową, super, z padem, tak. Będzie ok, one stepowa. Cięcie, no mówię, to pyli niesamowicie. Ale no co z tego, jak tutaj wziąłem futro Evoksy i szwagra pastę i w sumie tak naprawdę mam tylko delikatny holst i zero rys. I lepszy połysk. Naprawdę, lepszy połysk. Zdecydowanie. Teraz właśnie patrzę i to jest w ogóle przepaść. Przepaść. Także widzimy się przy finiszu, a ja ci jeszcze w aparacie... Słuchaj, pokażę ci teraz różnicę w porównaniu do Evoksy. Evokara, przepraszam, Evoksy. To Evokara, jeżeli chodzi... To samo futerko, na którym zaczynałem. I tutaj była pasta tnąca, Heavy Cut. I teraz pojadę tym samym futrem i pastą szwagra. Zobaczysz, jaka będzie kolosalna różnica. Tu już resztę zrobiłem pastą szwagra, no to jest i połysk, no wszystko, to w ogóle no dzień do nocy, dzień do nocy. Słuchaj, po temacie, holsik jest, to jest inne prowadzenie, w ogóle to jest dzień do nocy, to tą pastą mógłbym pracować, ale nie widziałem potrzeby, bo wiedziałem, że już będzie dobrze. Tu przy klamce to wiadomo było bagno, elegancko, jest tylko delikatny hols i różnica, no i bagienko, no nie ma tematu, no słuchaj, no nie da się inaczej, naprawdę, no niestety, ja Evokara jakbym nie chciał gryźć, kurczę, jak nie brakowało mi pasty, to jakoś pyliło. Wiecz, tak cały czas czułem, że mam z nią problem, że nie mogę jej wyczuć, a szwagra, no tutaj wziąłem i od pierwszego wjazdu już było dobrze, wiadomo, w porównaniu, no mówię, to będę porównywał, bo to jest na chwilę obecną moja ulubiona pasta cuttingowa, no to jest przepaść. Przepaść, tak naprawdę i wymywanie i wszystko, no jest na duży plus. Tutaj, kurczę, no nie, no chciałem dobrze, no. Szukałem pozytywów tu na początku, mówię, fajnie, spadem, mówię, no one stepika zrobiłem, rzeczywiście te średniaki wycięło. No ale co z tego, jak szwagrowa cuttingowa z futrem wycięła wszystko i jeszcze do tego zostawiła lepszy połysk. No właśnie. Dobra, widzimy się teraz już na pewno przy finiszu. No dobrze, słuchaj, jeżeli chodzi o finisz,
teraz tak, zrobimy sobie tu ład i skład i porządek. Futerka odłożę i te pasty, żeby było wiadomo, że już tym nie będę pracował. Latareczka niech leży tu, te pasty niech idą tu. Finiszem już pracowałem. I ojej. Pad Royal Padsa, słuchaj, niebieski, mięciutki, zajebisty. Pojedziemy tutaj, gdzie jest najwięcej hologramów. Po delikatnych, podkreślam, po paście. Jedyne co to nie ma tu, zaraz ci powiem, jak sytuacja wygląda. Tak, tu jest minimalny taki holsik, tu już są troszeczkę większe, chociaż nie, tutaj też nie ma. Tu. O, tu jest największy hologram, tu. Tu zdecydowanie, no ty tego nie widzisz, no niestety, tu jest największy hologram i tu będę chciał pastą finiszową właśnie pojechać i teraz tak, gdzie ona jest? Tu. Ja już tą pastą pracowałem i finisz z tego wszystkiego rzeczywiście jest zajebisty, taki tłuściutki, super, naprawdę tutaj jest rewelacja. I oczywiście lepiej na DA, jeżeli chodzi o ten finisz, bardziej się sprawdza. To już od razu mówię. Zapach typowy dla pasty, śmierdzący. Oczywiście. Dobra. Ajajaj. Mocno wbiję. Równo wszędzie. Rozdziewiczę tego pada w końcu. Dobra. Tak, już muszę wymienić fibry, bo to już będzie finisz. Do wody. O tak, o. I teraz w spodnie. Tak jest najlepiej. I robimy co? Raz, dwa, trzy. I wlatujemy. Kabel na siebie, żeby nam się tam nigdzie nie plątał. No. Obroty, jedyneczka. Tu sobie taki kawałeczek zrobimy, o, żeby nie było. Maszynę podłączę. Oj. No tak to jest, widzisz. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Chodź tu, maleńka. Wow, wróć. Znowu, przedtem, kurczę, słuchaj. Już zrzuciłem pastę. Przedtem, kurczę, chciałem też wziąć maszynę i wcisnąłem i chlapnęło mi na całe, kurde, auto. Zgubiłem pastę. Na auto poleciało moje? Nie. Poleciało do góry, dobra. To jeszcze raz grochy. Raz, dwa, trzy. Trzy groszeczki. A, już przecież położyłem. O Jezu. Ale jestem zakręcony, słuchaj. Nie mogę się ogarnąć przez to, że czasowo jest naprawdę kiepsko. U mnie. Dobra, jedziemy. Dwójeczka, minimalny docisk. Zobacz, jak ona się pięknie układa. Taki tłuścioszek, naprawdę jest zajebista. Nie dociskam. I tutaj z tą pastą rzeczywiście się przyjemnie pracuje. I słuchaj, ja już nic więcej nie będę kombinował. Te obroty i to jest już.
Spokojnie. Okej. I to wystarczy. Opsa. Teraz tak, zbieranko pasty. Co my tu weźmiemy? O, mamy K2 nową. Jeszcze nie ruszane. No i zbieranie tej pasty jest po prostu, zobacz, i już znikła. Finisz jest naprawdę obłędny. Z tych wszystkich past tylko ta mi leży. Tylko i wyłącznie. I tak właśnie się powinno zbierać finisz. Powinien bez problemu, bez oporu, no idealnie. I już, super. A jeszcze tu, przepraszam. Już odkleję nawet. O, odwrócę, przepraszam. I zbiorę resztki past, które tutaj zostały. Latareczka. No i perfekto. Ideolo. Ha, kurde, super. No i jest połysk i jest wszystko. Jest naprawdę zajebiście. Tu wjeżdżam i już się robi taki hologramik. Ale jeszcze co, nie wymyte właśnie. A, widzisz. Miękka fibra, bardzo miękka. Materiał. I lecimy. I zero oporu. Nic. Kompletnie nie stawia oporu ta pasta. Kompletnie. Ciach. I druga strona. Dobra. I znowu to samo. Łe. No już teraz czuję, że już w ogóle jej nie ma. Tak naprawdę za pierwszym razem udało mi się ją perfekcyjnie zebrać. Słuchaj. No kurde. Latareczka. Bajeczka. Dobra, słuchaj, wyłączę światło i może pokażę ci, jak to wygląda. Może się coś uda pokazać, bo kurde, wiesz jak to jest w tym oświetleniu, no to niestety jest jak tu ci pokażę właśnie, o, hologram, jak to wygląda. Dobra. Słuchaj, czas podsumować te pasty. No na temat tych, co wiesz, że nie moja bajka, no ja nie umiem pracować nimi, o może tak. Nie potrafiłem znaleźć tego złotego środka, czy znalazłem z Padema DBL-a i rzeczywiście one stepowo wychodzi idealnie. Wycina średnie rysy i tak naprawdę bez hologramów. I tutaj tak, super. Z futrem, kurczę, no... Nijak. Z futrem próbowałem tą pastę i uwierz mi, że jest średnio. Ta z futrem... Teraz tak, no pewnie znalazłbym futro. Mogłem wziąć też Evoxy, ale to... Tamte futra znam, których użyłem i wiem jak jest. I wiem, że na przykład Bright jest agresywny i tutaj pokazał bardziej cięcie Bright niż ta pasta. Na Like Country, no to futro jest idealne. Ono nie jest za bardzo... Znaczy, ono nie jest mega agresywne, ale robi fajne wykończenie. Z pastą... Szwagra, poezja. Z tą są niedociągnięcia. Nie wycina do końca. Tu szwagra, pasta, no, miażdży. W ogóle, jeżeli chodzi o cięcie, to miażdży. Na chwilę obecną ta szwagra, pasta, moim zdaniem, większość past. Naprawdę, jest rewelacyjnie. Ale finish jest fantastyczny. Jest taki tłuściutki, łatwo się wymywa, fajnie się prowadzi. Jest wszystko tak, jak być powinno. I z tych wszystkich past ta jest najfajniejsza. Połysk może nie jest jakiś wybitny. Są pasty, które robią fajniejszy połysk, ale czy to nie jest jakaś przepaść. Ale osobiście, jakbym miał wybierać z past Evocara którąś z tych trzech, to wziąłbym finish, który jest naprawdę fantastyczny. I jaką gąbkę byś do tego nie
dorzucił finiszową, będzie elegancko. Czy to piano, czy lakier miękki, twardy, naprawdę robi mega robotę. No dobra, moje zdanie znasz na temat tych past. Długo czekałem, kurczę, czas mnie goni, no i za chwilę właśnie jeszcze muszę powłokę położyć. Stąd takie zamieszanie. Zaczyna już wyglądać, co? A dopiero tutaj finisz zrobiony. Widać to? Widać. Już jest zajebiście, naprawdę. Już jest fajnie. Kończę cały panel i wjeżdża powrotem. Dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!